Szanowni Państwo, Pani Marszałek, proszę wybaczyć, że na mojej twarzy pojawia się uśmiech. Jak słyszę słowo klucz, układy z ust konkurencji, zaczynam się uśmiechać. Dlaczego? Dlatego, że właśnie ta wielokadencyjność powoduje taki system. Powoduje wychowywanie, budowanie silnych układów. Powoduje sytuacje korupcyjne. Demokracja to jest, proszę Państwa, taki system, który pozwala społeczeństwu decydować o sobie, o swojej przyszłości. I moim zdaniem i zdaniem osób, z którymi przygotowywaliśmy ten projekt, demokracja ma obowiązek. Podstawowym obowiązkiem demokracji jest uczenie młodzieży tego, aby budowała przyszłym pokoleniom, tym nam, starszym osobom, takie bezpieczeństwo zapewniała, żebyśmy taką przejrzystość sprawowania władzy, przejrzystość prowadzenia samorządu, żebyśmy mieli szansę czuć się w tej gminie, w której mieszkamy, bezpiecznie, żebyśmy mieli szansę w każdej chwili sprawdzić własne samorządy, to, co robi prezydent, to, co robi wójt, to, co robi burmistrz. Myślę, że demokracja powinna budować takie powiązania, nauki powiązania, takie możliwości sprawiania nowym kandydatom uczenia się tej demokracji, uczenia się rządzenia, sprawowania władzy, żeby nie było w gminach takiej sytuacji, o której tu Państwo mówiliście, że brakuje kandydata. Jest jeden wielki nieomylny, który rządzi, jak Pani powiedziała, 27 lat. To jest totalnym absurdem demokracji, bo to nie monarchia, proszę Państwa, tylko demokracja. Więc dajmy szansę młodzieży, dajmy szansę innym się sprawdzić, ale najpierw spróbujmy ich nauczyć. Nauczmy ich rządzenia, nauczmy ich ustawy, tego, co mogą zrobić dla siebie, dla innych. Nie uczmy ich korupcji, nie uczmy ich tego, o czym mówił mój przedmówca, wchodzenia w opłaty. Pytanie? Proszę. No to już nie od dawna, to już od dawna wiadomo, że demokracja została obalona jako najlepszy system, tak? I okazuje się, że demokracja ma wiele lat, ponieważ jeżeli mamy elektorat, który jest niewykształcony, nie ma świadomości, na kogo głosuje, nie ma tej świadomości wśród ludzi, to wynik wyborów może być bardzo mylny i bardzo błędny, jeżeli chodzi o cele, jakie chcemy uzyskać. Upominam publiczność, że to ma być pytanie. Tak, to ja już wiedziałam. Moje pytanie brzmi, jak uchronić się przed błędem wyborem? Skąd wiadomo, że elektorat wybierze dobrze? Proszę Pani, elektorat nie jest omylny, tak samo jak władza, którą wybieramy. Człowiek ma prawo popełniać błędy, ale obowiązkiem burmistrza, prezydenta, wójta jest przygotowanie tak mieszkańców we własnej gminie, mieście, żeby mieli świadomość tego, co się dzieje, żeby mieli świadomość, jak jest budowany budżet, na co są wydawane pieniądze, przede wszystkim jakie mają prawa i jakie obowiązki ma samorząd. Pytanie. To dlaczego dwie kadencje, a nie na przykład trzy? Dlatego, że dwie kadencje to jest taki system, który się sprawdził. Tak jak moi przedmówcy mówili, Francja jest doskonałym tego przykładem. Tam na szczeblu najmniejszych gmin po pana prezydenta nie ma dłuższej kadencji niż dwie kadencje. To funkcjonuje, proszę Państwa. Nie wyważajmy zamkniętych drzwi, kiedy możemy skorzystać z przykładów demokracji, które funkcjonują dobrze. Nie tak jak koledzy mówili, Grecka, która padła. Pytanie. Mówiła Pani na początku, że jeśli jest cały czas jeden kandydat w tej gminie i on cały czas jest jeden. Jeśli jest tylko jeden i go odwołamy, to kogo wybierzemy? Jeżeli jest tylko jeden i go odwołamy, to podejrzewam, proszę Pana, jeżeli Pan ma świadomość tego, jakie pytanie Pan przed chwilą zadał, że tak, że rada gminy, która funkcjonuje w tej gminie, o której Pan sobie wymarzył i opowiada, nie będzie podejmowała decyzji o podniesieniu referendum, nie wiedząc, że w gminie nie ma żadnego innego kandydata. To znaczy, że poprzednik, który prowadził tą gminę i Rada Miejska, która funkcjonowała w tej gminie, nie wykształciła żadnych kadr. To znaczy, że co? Popełniliście Państwo błąd przy urnach. Ale wszyscy, wybierając taką, a nie inną Radę Miejską. Czy są jeszcze jakieś pytania? Pytanie. Jeżeli proponuje się, aby nie pełnili dłużej niż dwie kadencje, tak, władze, burmistrzowie miast, wójtowie, prezydenci,
może idźmy dalej. Czy nie uważa Pani, że nie powinniśmy doprowadzić do tego, że dwie kadencje kobieta, dwie kadencje mężczyzna? Jeżeli chodzi o kadencyjność i o parytet, to ja uważam, że kobiety, przepraszam Pana, to są lepsze od Was. Lepsze, bo wytrwalsze, lepsze, bo więcej wiedzą, bo więcej muszą pracować. To nie znaczy, że uważam, że parytety powinny być określane procentowo. Po prostu jesteśmy dobre. Nie będziemy się startować. Jeżeli mamy do wyboru kobietę i mężczyznę, my, panie, nie głosujemy na kobietę. I to musimy zmienić, a nie parytetu. Dziękuję Państwu bardzo, ponieważ czas minął. Nie można mi zadawać pytań. Mam nadzieję, że Państwa przekonaliśmy wspólnie.